Z mojego pokolenia, jak Wojtek Fibak zaczął wygrywać, wszyscy zaczęli grać w tenisa. O. Potem był na przykład Kozakiewicz, wszyscy zaczęli pokazywać tak. No bo tyczki były drogie. Ty możesz dzisiaj popchnąć ludzi w kierunku żużla. Czy to jest sport, w którym można grać fair, czy raczej regułą jest to, że się rozpychacie, popychacie, nie wiem, jedzie golop? To jest sport bardzo, bardzo fair. To jest chyba jedyny z wielu sportów, gdzie mniejszą rolę odgrywają te boczne rzeczy, tak? No. To jest taki sport dla ludzi, którzy mają charaktery i generalnie, jak spojrzymy na tych zawodników, to nie mają coś w sobie, są inni, tak? Mhm. Ale są pewne zasady, takie, których nie przekraczamy. Tak? Czyli sobie pokazujemy tak, a nie bijemy się, tak? A, to ładne, znak pokoju. No, na przykład. Szanuję pana. I ja pana też. No, dobrze, no, czyli no, nie lejecie się. Druga zasada. Myślę, że jest większa tolerancja błędów, tak? Nie ma, jeżeli ktoś coś komuś zrobi, to nie ma walki poza torem, tak? Ona jest na torze i wtedy, kiedy ona jest zakończona, nawet ona jest tak do końca nie fair. Ty tak, jest ok, jest uścisk, jest podziękowanie i na zasadzie następny bieg ja tobie oddam. Ale poczekaj, ile razy miałeś bójki, jak to się nazywa tam, ten boks taki, gdzie się zjeżdża? No, miałeś bójki. Byłeś bity, ty biłeś, biliście się, wiem, że kaskami się bijecie. Tomek, ja jestem kurna fachowcem od żużla. Od paru dni. No, hello. Wiem, że są bójki. Wiem, że miałeś opinię faceta, który musi mieć wroga, którego stymuluje rywalizacja. Tomek, to jest TVN, tu się nie kłamie.